Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. W ogóle mamy taką niesamowitą tendencję do kserokopiowania. W sensie, ja pamiętam, że jak pojawiły się te tak zwane płytki cegiełki London Subway, to nagle były wszędzie. Albo wersje tapety. No i MCC są takim dobrym przykładem, jeżeli chodzi o, bo tam płytki, to jest, ktoś robi wzór, go wdraża, tu jest mniejsze pole do tego, żeby robić kopie czy podróbki. Mm-hmm. W przypadku meblarstwa w Polsce zrobiła się straszna historia hype'u na podróbki. Czyli my już wiemy, że coś jest warte, ale nie stać nas na oryginał i nie szukamy wartościowych zamienników, czy nie siedzimy na aukcjach i nie kupujemy mebli używanych, które są. Ja teraz pracuję nad takim projektem, gdzie mój super młody klient ma bardzo piękne wyczucie klasyków, no ale te klasyki kosztują tyle witry, że myślę, że można by było kupić za to drugie mieszkanie. No i on siedzi na aukcjach i szuka okazji. Mhm. Więc te rzeczy, oczywiście część tych rzeczy będzie do renowacji, będzie musiał tam poświęcić temu czas, ale jest tak, że jeżeli chcemy, no to oddajmy hołd. Jest zresztą bardzo wiele mebli, z którymi jest problem z prawami autorskimi, które zostały nielegalnie wdrożone powtórnie do produkcji. I oczywiście wiadomo, że nie każdy, i to jest znowu pytanie o legislację, w sensie, czy ja jako konsument muszę wiedzieć, że jest spór o prawa autorskie i że firma, która produkuje to krzesło masowo, okrada kogoś z własności. No nie muszę i od tego jest państwo, które w tym, wiesz, tak naprawdę wszystkie te aukcje powinny być z punktu widzenia prawa od razu zamykane. Tak. A na sprzedawców powinny być nakładane kary. I to by było fair. Tak. To się niestety u nas nie dzieje. A potem my szyjmujemy osobę, która to kupiła. Tak. No i a wiesz, a karamy ludzi za to. Wiesz, tak naprawdę umówmy się, że przysłowiowy Kowalski nie musi wiedzieć, że był jakiś oryginalny EMS, tylko kupuje krzesło za 250 zł, co i tak nie jest super tanio, bo mu się podoba i nie wie, że oryginał kosztuje 1250 zł. I on właściwie nie ma obowiązku tego wiedzieć i to jest, to powinien być obowiązek państwa, że ja rozumiem, że coś jest inspiracją, ale inspiracja jest bardzo dokładnie opisana w prawie, ile procent się różni od oryginału, ale jeżeli coś jest typową kopią, niestety te rzeczy powinny być karalne, a w naszym kraju na dzień dzisiejszy to się nie dzieje. Jest to uber smutne. Ostatnio opowiadałam w jakimś wywiadzie o tym, że jak widzę zdjęcia mieszkania, to mogę dokładnie powiedzieć, co są roku. Albo zdjęcia restauracji. W sensie, bo u nas jak przychodzi fala, to ona po prostu zalewa wszystko. Tak jak te płytki cegiełki zalały wszystko, potem palmy zalały wszystko, w międzyczasie były jeszcze wzory etniczne. No tam tak jakby widać, w którym momencie był moment na węgę, potem był moment na bambus. W sensie tak. Jestem w stanie dokładnie ocenić naprawdę z małym błędem, kiedy ktoś coś realizował, bo akurat był hype na konkretną rzecz. My się boimy wyrażać własne zdanie, więc idziemy za utartymi wzorami, a jeżeli znowu nie jesteśmy osadzeni w sobie, czy w swoim biznesie, czy w swoim domu, to nie staniemy i nie powiemy, słuchajcie, ja naprawdę, nie wiem, kocham Orient, więc moja knajpa będzie w stylu, nie wiem, japońskim, czy koreańskim, bo to nadal są dwa różne style. I też pytanie, z którego okresu japoński, bo to, że my tak jakby kojarzymy, że parawany... Słuchaj, całe tam szczęście, że nie powiedziałeś w stylu azjatyckim. O, to ja bardzo kocham. W jakim państwo chcieli mieć dom w stylu? Skandynawskim. To znaczy, no tak, tutaj trochę metalu, tu jakiś taki kolorowy dywan, tu coś tam, a właściwie fiolet i surowe drewno. Dobra. I beton. To znowu rozmowa o stylu, co my rozumiemy jako który styl. I styl azjatycki jest genialny. Zawsze się zastanawiam, czy rozmawiamy o Tadżykistanie, czy jesteśmy w Indiach, czy w Japonii, bo to jednak trochę inne wątki kulturowe. No w każdym razie jest rzeczywiście tak, że nas mody zalewają, a ponieważ nie jesteśmy osadzeni w sobie, to też nie mamy jaj bardzo często, żeby powiedzieć, słuchajcie, nie chcę tak, chcę tak, bo boimy się, że jeżeli zrobimy inaczej niż nasi sąsiedzi, to zostaniemy odłączeni od grupy, nie będziemy pasować do stada. I oczywiście są przebiśniegi, to się zmienia. Ja naprawdę przez te 15 lat pracy zawodowej widzę już duży progres w decydowaniu o tym, co mi się podoba, a nie co ma Iksiński, Iksińska, sąsiad, biuro obok. Ale no to nadal jest z tego miejsca, że najpierw sprawdzę, co jednak ci sąsiedzi mają. Jest teraz lepiej, bo to też jest to, że właśnie jeździmy, chodzimy na terapię, dotykamy, sprawdzamy, mamy Pinteresta, możemy sprawdzić, co w tej chwili się buduje w Nowym Jorku i co się buduje na Bali. Ale no cały czas jesteśmy falowi i bardzo często, ponieważ nie stać nas na oryginały i to też w zakresie tapet, wzorów, materiałów prawdziwego drewna, no to tak, powstają z tego straszne fuszelki, powstają z tego karykatury. I myślę, że jeszcze chwila, zanim się z tym ogarniemy. Nowa Myśl na Dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano.
Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.